Sieć pizzerii działająca już od lat 70. Animatroniczne kukiełki, animatrony działające w niej i zabawiające publiczność, a także setki doniesień o zaginionych tam dzieciach, morderstwach itd. Cóż, FNAF jak się patrzy, prawda? Jednak nie. Nie mówię tutaj o Five Nights at Freddy's, mówię tu o Chuck E. Cheese, czyli rzeczywistej sieci restauracji, w której działały najprawdziwsze animatrony. Dziś zajmiemy się właśnie tą pizzerią, tą siecią pizzerii. Dziś zajmiemy się Chuck E. Cheese oraz morderstwami, które miały tam miejsce, a także dementacją fałszywych doniesień i plotek o zaginięciach, ugryzieniach itd., które miały tu miejsce. Cześć, ja jestem Ondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się historią Chuck E. Cheese. Na sam początek zachęcam cię serdecznie do zostawienia pod filmem oceny pozytywnej na dobry początek. Próg na dziś to 1000 do północy, miejmy nadzieję, że nam się uda, a także zostaw subskrypcję na tym kanale, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Tymczasem proszę, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie historii morderstw w Chuck E. Cheese. Początki marki Chuck E. Cheese sięgają roku 1974, kiedy jej założyciel Nolan Bushnell, współwłaściciel marki Atari, wykonuje swoje pierwsze kroki w celu otwarcia nowej sieci restauracji. Wówczas tworzy kostium Coyota, który koniec końców bardziej będzie przypominać szczura. Będzie on pełnił rolę maskotki nowo powstającej restauracji. Zyska imię Ricky Rat, szczur Ricky, jednak wkrótce, po kilku latach, jego imię zostanie przemianowane na Chuck E. Co w 1977 roku poskutkuje otworzeniem zupełnie nowych placówek, czyli Pizza Time Theater Chuck E. Cheese. Pierwsza placówka zostaje otworzona 17 maja tego samego roku w San Jose w Kalifornii. Przez kolejną dekadę zyska całkiem sporą popularność, a jej maskotka, czyli Chuck E., z czasem będzie ewoluować. Niestety w roku 1990 Pizza Time Theater upada. Bankrutuje, jednak prędko Chuck E. zostaje zakupiony przez inną markę. W tym samym roku powstaje pizza Chuck E. Cheese, która utrzymuje się do 1994 roku, po czym ostatecznie zostaje przemianowana na Chuck E. Cheese i taki stan rzeczy utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Jednak to, za co najprawdopodobniej wszyscy dobrze znacie tę restaurację, to animatrony. Cóż, zupełnie jak we FNAF-ie, prawda? Pierwszymi animatronami, które pojawiły się na przestrzeni kilku pierwszych lat od tworzenia placówki, byli m.in. Krusty the Cat, który w 1978 roku został zastąpiony przez maskotkę Mr. Munch, Pasquale czy Jasper P. Jones. Przyjazne zwierzęce maskotki restauracji najczęściej wykorzystywane były podczas animatronicznych pokazów. Natomiast kilka lat później, w roku 2012, rozpoczęła się eliminacja animatroniki. Z czasem większość robotycznych maskotek została zastąpiona ludźmi w kostiumach, jednakże gdzieniegdzie animatrony używane są po dziś dzień. Udało mi się dokopać do co niektórych starszych nagrań sprzed jeszcze kilkudziesięciu lat, na których stare animatrony zostały uchwycone. Teraz zobaczcie niektóre z nich. O historii wszystkich restauracji można opowiadać by jeszcze długo, jednak nie po to się tu zebraliśmy. Dla wszystkich bardziej zainteresowanych tą historią w opisie zamieszczam artykuł na Wikipedii, z którego zaczerpnąłem całkiem sporo informacji. No cóż, animatrony, to chyba właśnie to, co chodzi wam w tym momencie po głowie najbardziej i te wszystkie skojarzenia z FNAF-em, prawda? No i cóż, właśnie po to tutaj przyszliśmy. Pierwsze dwie części Five Nights at Freddy's naprawdę mocno nawiązywały do tamtych lat, a także do samej restauracji Chuck E. Cheese. Przede wszystkim lądujemy w kilku odmianach, czy też późniejszych wersjach tej samej restauracji Freddy Fazbear's Pizza, kolejno w pierwszej części w 1993 roku, a w drugiej w 1987.
Również tak samo jak w omawianej restauracji, główną atrakcją jest grupa animatronów, która tutaj jest bandą krwiożerczych skurczysynów, w których przed laty ukryte zostały ciała piątki zamordowanych dzieci. Oczywiście mówię tutaj tylko o tych magicznych dwóch pierwszych częściach. Wiecie, chodzą słuchy, że Scott Cawthon w trakcie kreowania pierwszej części Five Nights at Freddy's inspirował się tym, co wydarzyło się w restauracjach Chuck E. Cheese na przestrzeni kilku dekad. Zatem pozostaje pytanie, co tak naprawdę się tam wydarzyło? Czym Scott Cawthon zainspirował się, o ile faktycznie doszło tutaj do inspiracji, a myślę, że na pewno tak? Czyja krew została przelana w restauracji oraz czy naprawdę zaginęło w niej 5 dzieci? Czas odpowiedzieć na te pytania oraz rozprawić się z przynajmniej częścią fałszywych informacji. Zatem czy w którejkolwiek restauracji sieci Chuck E. Cheese doszło do jakiejkolwiek tragedii? Tak. A zdarzenie to miało miejsce 14 grudnia 1993 roku w jednej z restauracji Chuck E. Cheese w Aurorze w Colorado. Tego właśnie dnia około 21 były pracownik restauracji, 19-letni Nathan Dunlap, sfrustrowany jego zdaniem nieuzasadnionym i niesprawiedliwym zwolnieniem, odwiedził swoje stare miejsce pracy. Zamówił kanapkę z szynką i serem, a także zagrał w grę zręcznościową, po czym ukrył się w toalecie około 21.50. Wyszedł z nich 15 minut później, o godzinie 22.05, kiedy restauracja była już zamknięta. A następnie, dzierżąc półautomatyczny pistolet kalibru 25, rozpoczął strzelaninę. Jego pierwszą ofiarą była 19-letnia Sylwia Crowell, która sprzątała bar załadkowy. Została trafiona z bardzo bliskiej odległości. Kolejną ofiarą był 17-letni Ben Grant, który wówczas odkurzał. Trzecią ofiarą była 17-letnia Colleen O'Connor, która widząc masakrę upadła na kolana i błagała o życie. Niestety to nie pomogło jej. W tym samym czasie 20-letni Bobby Stevens wrócił do restauracji po przerwie na papierosa. Wówczas myślał, że hałas, który usłyszał, był wydawany przez bawiące się dzieci. Stevens wszedł do restauracji i ładował sztućce do zmywarki, kiedy Dunlap otworzył drzwi do kuchni i zauważywszy Stevensa, strzelił w niego. Bobby upadł na podłogę i udawał martwego. Następnie napastnik udał się do 50-letniej Merch Kohlberg, czyli kierowniczki restauracji, zmuszając ją do otworzenia sejfu. Kiedy ta to zrobiła, Dunlap strzelił do niej, następnie zabrał gotówkę z sejfu i uciekł. Wkrótce sprawca został złapany, a w 1996 roku skazany na karę śmierci, która jednak nigdy się nie odbyła. W roku 2020 kara śmierci na terenie Colorado została na dobre zniesiona, a Dunlapa skazano na dożywocie. Ta okropna masakra pochłonęła życia czworga ludzi, przy czym Bobby Stevens jako jedyny ocalał. Spoczywajcie w pokoju. To całkiem poważna i ponura historia, nieprawdaż, a jednocześnie jedyna tragedia, która miała miejsce w Chuck E. Cheese. Jednak wspomniałem także o piątce zaginionych dzieci, prawda? No i tutaj zaczynają się schody. Cóż, w trakcie powstawania tego materiału wielokrotnie pisaliście do mnie, iż jedyną straszną rzeczą, która miała tutaj miejsce, to zaginięcie piątki dzieci. W trakcie researchu wielokrotnie szukałem jakichś informacji na ten temat, jednak co dziwne, żadna co bardziej rzetelna strona internetowa o tym nie informowała. Po chwili stwierdziłem, że może poszukam jakiegoś ciekawego materiału na YouTube na ten temat, no i znalazłem to. Wygląda ciekawie, co nie? Jednak zaczynam to oglądać i sobie myślę, że ej, ten gość wygląda znajomo, nie? No i po chwili wszystko stało się jasne. His booty smells like poo poo. The dumbest YouTuber to have ever lived. Let's have a round of applause, guys. Ta. Żadna piątka dzieci nie zaginęła w Chuck E. Cheese. Nigdy. To wszystko to jedynie plotka, insynuacja, mistyfikacja, cokolwiek. Wszystko chyba wzięło się z Twittera, kiedy ktoś przerobił artykuł na temat Chuck E. Cheese, który informował o zamknięciu kilku placówek ze względu na obciążenia finansowe wywołane przez pandemię kolegi na C albo na K. Kochani, pamiętajcie, dbajcie o siebie. Może jest ciepło, może mamy lato i tak dalej. No ale ta pandemia cały czas gdzieś tam jest. Dbajcie o siebie. Naprawdę w pewnej chwili Twitter zaczął wręcz szumieć na ten temat, a żeby była jeszcze zabawniej, na Five Nights at Freddy's Wiki znalazłem kolejny wyssany z palca incydent z Chuck E. Cheese. Autor wspominał o gościu imieniem Paul Lewis, który sprzed laty był pracownikiem Chuck E. Cheese i wiecie, zupełnie jak Purple Guy zabrał dzieci na zaplecze, a następnie umieścił kawałki ich ciał w pizzach. Jaki bullshit, Jezus.
Proszę was, kochani, nie wierzcie w takie rzeczy. To wszystko jest insynuacją wyssaną z palca. Wszystko to mistyfikacja, kłamstwo. I zrobione jest tylko dlatego, że wywołać przeciętny szok u każdego z was. W restauracjach Chuck E. Cheese poza wspomnianą wcześniej strzelaniną nie doszło do niczego złego, a wszystkie inne doniesienia o morderstwach czy nie wiadomo czym są zmyślone. No i to już chyba koniec historii Chuck E. Cheese, którą chciałem wam dziś przekazać. Wiecie, każda historia jest drzewem, a zawsze znajdą się jej poboczne elementy, które będą gałęziami. Tak samo jak historia Chuck E. Cheese to jedno wielkie drzewo. Incydent 14 grudnia 1993 to jedynie gałąź, a cała reszta tych historii to, powiedzmy, że liście, które zwyczajnie opadły z tego drzewa i już nigdy nie wrócą na jego miejsce. Jednak myślę, że to całkiem ciekawy przypadek, który jednak pokazuje, jak bardzo zepsuty jest internet. Jak bardzo każdy fake news może wpłynąć na daną rzecz do tego stopnia, że każdy zacznie w to wierzyć. Wiecie, każde kłamstwo powtarzane po tysięczny raz w końcu stanie się prawdą. Jednak miejmy nadzieję, że nie w tym przypadku. Wracając, tak. Internet jest zepsuty, a każdy fake news jest destrukcyjny. My, youtuberzy, też jesteśmy zepsuci, bo niekiedy możemy powiedzieć faktyczną głupotę i wprowadzić setki tysięcy ludzi w błąd, którzy później zaczną w to ślepo wierzyć. No i cóż, to już chyba tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ci się on spodobał. Jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę, a także zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj również tych następnych, a jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to wbij na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie tam możesz pisać ze mną oraz z wieloma wspaniałymi osobami. Wysłać swojego fanarta, a propos fanartów, proszę bardzo, ten jest przepiękny, naprawdę. Kocham i mega doceniam. O, i ten też. Przepiękny, naprawdę. Bardzo wszystkim dziękuję za to wszystko. Wracając, możesz tam też wysłać swojego arta, własną sztukę, napisać własne opowiadanie, creepypasta i tak dalej. Serdecznie zapraszam. No i cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej historii oraz o tych wszystkich mistyfikacjach wokół niej. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że raczej w każdej plotce nie ma ani grama prawdy. Przynajmniej ten przypadek jasno to pokazuje. Trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce. Przemiłego dnia wam wszystkim, spędźcie go jak najlepiej. Dużo zdrówka dla was i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, cześć.